nasza piramida żywienia, zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w jednoznaczny sposób zaleca, aby ograniczyć do maksimum 0,5 kg tygodniowo spożycie mięsa, zwłaszcza czerwonego mięsa i jego przetworów. Także w jednoznaczny sposób ta piramida adresowana do osób zdrowych, dorosłych, które chcą pozostać jak najdłużej zdrowe, mówi o tym, że trzeba ograniczyć spożycie mięsa. Jest kilka bardzo dużych, prospektywnych badań, które były prowadzone w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, i które w jednoznaczny sposób udokumentowały, że wskaźnik masy ciała osób przestrzegających diety wegetariańskiej, tutaj też w tej grupie były osoby, które przestrzegały diety laktowo-wegetariańskiej, weganie, był niższy od osób jedzących mięso. Stwierdzono, że osoby te rzadziej chorują na cukrzycę, mają korzystniejszy profil cholesterolu całkowitego i LDL w porównaniu z osobami, które jedzą mięso. Także są to osoby, które rzadziej chorują na chorobę niedokrwienną serca. Dodatkowo niezwykle istotne spostrzeżenia dotyczyły różnic ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Autorzy wypowiadają się co prawda wciąż ostrożnie, że to ryzyko jest nieznacznie mniejsze u osób przestrzegających diety roślinnej, ale na pewno bardzo istotne, wymagające dalszych badań, dalszej obserwacji. Stwierdzono też, że osoby na diecie wegetariańskiej rzadziej chorują na przykład na opłukowatość jelita grubego, na choroby stawów, także wykazano szereg korzystnych, prozdrowotnych właściwości tej diety. I też warto przytoczyć takie stwierdzenie Amerykańskiego Towarzystwa Dietetycznego, cytowane również przez nas, nasz Instytut Żywności i Żywienia, które mówi o tym, że dieta wegetariańska, jeżeli jest we właściwy sposób zaplanowana, jest dietą zdrową i pokrywa pełne zapotrzebowanie na składniki odżywcze w naszej diecie. Może być stosowana na każdym etapie życia. Wiem, że jest to temat kontrowersyjny, ale może być stosowana również w okresie ciąży i laktacji, z tym, że to być powinna dieta, która jest prowadzona pod kontrolą dietetyka i lekarza, i powinna być to dieta bardzo dobrze zbilansowana. Jest to jedyna dieta, o której mówiąc, należy wziąć pod uwagę nie tylko jej indywidualny kontekst ewentualnych korzyści zdrowotnych dla danej osoby, ale kontekst znacznie szerszy, związany z aspektami etycznymi i środowiskowymi, które wynikają z przemysłowej hodowli zwierząt, które są też niezwykle istotne.